też taki problem, czy radni powinni, czy jest w porządku, że składają projekty. No tak złożyło się w ubiegłym roku, że faktycznie sporo projektów radnych przeszło, zostało pozytywnie zweryfikowanych, tak to nazwę. Jasne, że radny jest obywatelem miasta i może składać projekt. Z tym, że pomyślałam sobie też, że radni mają wiele innych możliwości, żeby mieszkańcom służyć pomocą w składaniu tych projektów i podpowiadać. I faktycznie czasem czuje się coś takiego, że projekt złożony przez radnego ma jak gdyby fory, większe pole manewru. Z pewnością też przez to, że radni mają większy dostęp do dokumentów, które są powiedzmy też potrzebne do złożenia, udokumentowania danego projektu, ale absolutnie to jest, powiedziałabym, prawo i wybór każdego radnego. Ale myślę sobie też, że radny ma większe, inne możliwości, żeby pracować dla dobra miasta. Na przykład pracować nad dobrymi, sensownymi uchwałami, które mogą polepszyć w wielu przypadkach sytuację miasta. No i oczywiście interpelacje. To też jest jak gdyby no, duże narzędzie w ręku radnego, bo interpelacje zazwyczaj są no, załatwiane też, no, rozstrzygają wiele spraw. I to jest taka, no, powiedziałabym, moja sugestia, żeby wziąć pod uwagę właśnie te sprawy, jeżeli chodzi o budżet obywatelski. I...